Czekolada. Audycja wypełniona soulem. Hi, this is Herbie Hancock and you're listening to Radio Szczecin. Dokładnie jak mówi Herbie, słuchacie Radia Szczecin, a dokładniej od 14:00 Czekolady, w której pojawi się tradycyjnie dużo soulu, funku, hip-hopu, a dziś także dużo Herbiego Hancocka. To dlatego, że posłuchamy wywiadu z muzykiem. Aleksandra Mazur-Woroniecka, Milena Milewska, będziemy z wami do 17:00, a w Czekoladzie także trochę nowości. I z pierwszą zaczynamy już teraz z najnowszej płyty Jill Scott, utwór Can't Wait. Herbie Hancock grał w Szczecinie w środę, ale przed koncertem zdążył też zamienić z nami kilka słów. Porozmawialiśmy o jego karierze, wykładach, współpracy z innymi artystami i przede wszystkim o muzyce. Zaczęliśmy od jazzu, bo w końcu Herbie grał m.in. z Donaldem Byrdem, nie zapominając o tym, że jego mentorem był sam Miles Davis. Mając takie inspiracje, co Herbie chciałby przekazać młodym pokoleniom na temat jazzu? Jazz to muzyka, która encourages. Jazz to muzyka, która zachęca do tego, by nie obawiać się nowych rzeczy. Skłania do rozwoju indywidualności i podążania własnymi ścieżkami. Ale przy tym także do współpracy. To jest świetny przykład tego, co jest nam potrzebne na tym trudnym świecie, na którym żyjemy. Ten świat potrzebuje więcej współpracy, dialogu, szacunku dla indywidualności i tego, co każdy z nas ma do zaoferowania. Jeszcze wrócimy do współpracy Herbiego z Milesem, ale w dzisiejszej Czekoladzie będą się także pojawiały przykłady tego, jak inni muzycy samplowali muzykę Hancocka. Pierwszy z takich przykładów już przed nami. Najpierw Herbie Hancock i Bring Down the Birds, a później Delight i Grooves in the Heart. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same. A tymczasem wracamy do Herbiego, który gra funk, jazz, muzykę elektroniczną i współpracuje z różnorodnymi muzykami. Skąd te zmiany i poszukiwanie nowych kierunków? Taka już moja natura. Uwielbiam różnorodność. Nudzę się robiąc to samo przez zbyt długi czas. Uwielbiam próbować nowych rzeczy. A czasy, w których Herbie Hancock zaczynał, trochę różniły się od tych współczesnych. Było wtedy bardzo dużo improwizacji, grania jam sessions w małych klubach. Jak wtedy wyglądało granie muzyki? Rzeczywiście, było dużo jam sessions, czasami u kogoś w domu, czasami w klubie. Moja kariera wyglądała zupełnie inaczej wtedy. Nawet nie wiem, gdzie teraz organizuje się takie wspólne granie, czy u kogoś w domu, czy w mieszkaniu, bo już w nich nie uczestniczę. Ale to był świetny sposób, by bardziej doświadczeni muzycy mogli pracować z młodszymi muzykami, by ich wspierać, by muzyka mogła się rozwijać dzięki pomysłom młodych muzyków, nowym harmoniom, świeżemu podejściu do jazzu. Nowe pokolenia uczyły się i zdobywały doświadczenie dzięki starszym muzykom. Wszyscy na tym zyskiwali. W pewnym sensie staram się robić to samo teraz. Pracuję z wieloma młodymi muzykami przy moich nagraniach i podczas koncertów. Do tematu współczesnych muzyków, z którymi nagrywa Herbie, jeszcze dziś wrócimy. Dowiemy się też, z kim jeszcze chciałby współpracować, ale tymczasem przed nami efekt współpracy Herbiego i Flying Lotusa, Moment of Hesitation. Bardzo prince'owy Bilal w utworze Lunatic, a my wracamy do naszego dzisiejszego wywiadu. W poszukiwaniach muzycznych Herbiego ważna była technologia. Zainteresowanie nowinkami dzielił chociażby ze Stevie Wonderem. Jak rozwijała się ta część jego muzyki? Na studiach byłem na kierunku inżynierskim. Zawsze interesowały mnie przedmioty ścisłe. Gdy pojawiły się syntezatory, po raz pierwszy muzyka, którą kocham, połączyła się z nauką, którą też kocham. Potem, gdy pojawiły się komputery, muzyka i nauka stały się nawet mocniej powiązane.
Już w latach 70. zatrudniłem osobę, która pomagała mi w kupnie mojego pierwszego komputera czy w pracy z nowymi syntezatorami. Gdy poznałem Steve'ego, dowiedziałem się, że on też się tym interesuje, ale wtedy pracowałem już z osobą, która pomagała mi w tworzeniu nowych koncepcji technologicznych na potrzeby muzyki. Herbie i Stevie, ta dwójka spotkała się kilka razy w studiu czy na scenie. Jednym z przykładów jest ponadczasowy album Stevie'ego Songs in the Key of Life, na którym pojawia się także Herbie, grając na elektrycznym fortepianie Rhodes. Wiemy już, że technologia miała wpływ na muzykę Herbie'ego, a jak to jest teraz? Czy nadal interesuje się nowinkami technicznymi? Jestem do tego bardzo przyzwyczajony. Zainteresowanie technologią jest dla mnie czymś naturalnym. Mam nawet konto na Twitterze, ale nie używam go cały czas, tak jak wielu młodych ludzi. Mam konto na Facebooku i też nie używam go cały czas. Nie piszę o wszystkim, co jem, co robię, o każdym kroku, który podejmuję. Nie mam na to czasu, bo mam dużo rzeczy do zrobienia. Myślę, że w tym momencie moje życie jest bardzo kompletne dzięki krokom, które podjąłem, by zbudować moją karierę i wzbogacić moje życie. Wielu młodych ludzi jest dopiero na początku tej drogi i pewnie dlatego mają więcej czasu na Facebooka czy Twittera. A ja jestem bardzo, bardzo zajęty. A wracając do komputerów i technologii, to uwielbiam mój nowy Apple Watch, który właśnie mam na ręce i zawsze wybieram nowości. Lubię być na bieżąco. Zresztą to było słychać także na szczecińskim koncercie, gdzie pojawiły się syntezatory i muzyka elektroniczna, ale najpopularniejszym nagraniem Herbie'ego z tego nurtu jest Rocket z płyty Future Shock z 83 roku. Nowatorski utwór, jak i teledysk, już teraz w czekoladzie. Środowy koncert Hancocka był pierwszym koncertem artysty w naszym mieście, ale nie była to pierwsza wizyta Herbie'ego w Polsce. Jak muzyk pamięta nasz kraj? Pamiętam Polskę głównie dzięki ludziom. Są bardzo przyjaźni, wspierający, artystyczni. Mają duży szacunek do sztuki i kultury. Polska ma w szczególności dużo szacunku i uwielbienia dla jazzu, co jest bardzo istotne. Zawsze czuję się mile widziany w Polsce i dlatego bardzo lubię u Was występować. Oby jak najczęściej. Herbie lubi u nas występować, a współcześni muzycy lubią inspirować się jego twórczością. Tak było chociażby przy koncertowym wykonaniu utworu Angel. Duele i Miguel Atwood Ferguson samplowali wtedy jego Tell Me a Bedtime Story. Riot, utwór Milesa Davisa z 67 roku, skomponowany przez Herbie'ego, którego mogliśmy oczywiście usłyszeć w tym nagraniu. Miles Davis był mentorem pianisty, a Herbie grał w latach 60. w kwintecie Davisa. Miał okazję uczyć się od najlepszych, a teraz sam uczy. Niedawno wykładał etykę jazzu na Harvardzie. Jak wspomina to doświadczenie? To było przyjemne doświadczenie, a przy tym duże wyzwanie. Wyzwaniem było przede wszystkim sięgnięcie do tych wszystkich rzeczy, których nauczyłem się w moim życiu. Od czasów dzieciństwa, początków kariery, wszystkich ścieżek, którymi podążałem. To o tym mówiłem podczas moich wykładów. Starając się przełożyć to na lekcje, bo Harvard to uniwersytet, na którym przekazuje się lekcje. Jeden z moich wykładów dotyczył łamania zasad. Chciałem o tym mówić, gdyż bardzo często w szkole uczy się zasad. Jednak interesujące jest to, że ludzie, o których uczymy się w książkach, to nie są ludzie, którzy przestrzegali zasad. Uczymy się o tych, którzy je łamali. A uczymy się o nich właśnie dlatego, że je łamali.
Powinniśmy uczyć się o dokonaniach innych ludzi nie po to, by ich naśladować, a po to, by znaleźć własną drogę i tworzyć coś swojego. Na pewno muzyka Hancocka świadczy o tym, że artysta kierował się w swoim życiu zasadą łamania zasad. Dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Dziękujemy też organizatorom Szczecin Music Fest za możliwość przeprowadzenia wywiadu, a Herbiemu dziękujemy za piękny koncert. Aleksandra Mazur-Woroniecka, Milena Milewska, na koniec Herbie Hancock i Chameleon. Do usłyszenia za tydzień w Czekoladzie w Radiu Szczecin. Czekolada. Audycja wypełniona soulem. Yeah.